Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na kanale Black Kitchen. Mam dzisiaj dla Was przepis na jajka faszerowane awokado. Pomysł nie tylko na świąteczną przystawkę, ale również na śniadanie. Zapraszam serdecznie. Do jajek faszerowanych awokado potrzebujemy 4 ugotowanych, przykrojonych już na połówki jajek, do tego 1 dojrzałe awokado Haas, pół takiej średniej wielkości czerwonej cebuli, bardzo drobno posiekanej. Będziemy potrzebować również soku z cytryny, trochę majonezu i natkę pietruszki. I wszystko zaczynamy od przekrojenia awokado. Awokado kroimy na pół jeszcze w skórce, następnie pozbywamy się ze środka pestki i obieramy. Gdy obierzemy, przykładamy zawartość do miseczki i będziemy rozdrabniać. Gdy awokado mamy już rozdrobnione, będziemy dodawać do niego żółtka jaj. Tak delikatnie, żeby nie uszkodzić białka. Do łączenia tych składników możecie też użyć blendera, będzie szybciej. Ja zrobię to widelcem. I kolejne. Kiedy awokado połączy się już z żółtkami, dodajemy łyżeczkę soku z cytryny. I doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy do tego też niepełną łyżkę majonezu. I jeszcze wszystko mieszamy. Na koniec do tej masy z awokado dodajemy trochę czerwonej cebuli, nie wszystko, część zostawiam sobie do dekoracji na wierzch. I łączę. Farsz do jajek gotowy, teraz możemy nadziewać. Teraz będę dekorować jajka, będę to robić pozostałą czerwoną cebulą oraz natką pietruszki. Przed samym podaniem odrobinkę soli. I gotowe. Przepisów na jajka faszerowane są tysiące. Mam nadzieję, że pomysł z awokado przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, zostawcie komentarz, łapkę w górę. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym filmie.